Stabilizatory są to układy mające za zadanie utrzymanie określonego parametru na stałym poziomie. Więc mamy stabilizatory prądu lub napięcia ze stabilizacją szeregową lub równoległą. Każdy układ stabilizacji charakteryzuje się następującymi wielkościami. Jest to napięcie stabilizacji U0, napięcie wejściowe U1, współczynnik stabilizacji dla zmian wejścia, współczynnik stabilizacji dla zmian wyjścia, współczynnik tłumienia tętnień, maksymalny prąd obciążenia, prąd minimalny obciążenia i rezystancja wejściowa. Najprostszym stabilizatorem jest układ z diodą Zellera. Tutaj widzimy notatki z mojego technikum, z podstaw elektroniki na temat diody Zellera, a tutaj jej charakterystykę. Stabilizacja od zmian prądu obciążenia. Zmiana R0 powoduje zmianę prądu I0, ponieważ IS to się równa IZ plus I0 i IS jest konstans, to zmiana I0 powoduje zmianę prądu IZ. Jeśli IZ zmienia się w przedziale od IR minimalne do IR maksymalne, to UZ jest stałe. Stabilizacja od zmian napięcia wejściowego. Zmiana napięcia wejściowego powoduje zmianę prądu IS. Dajesz mu IS. Niektórzy mówią sterujący, ale oni się nie znają. To wiedzą. Zmiana napięcia wejściowego powoduje zmianę prądu IS. Tym samym zmienia się spadek napięcia na rezystorze RS i kompensuje zmianę napięcia wejściowego. Wadą prostych stabilizatorów z diodą Zellera jest to, że pobierają pełną moc niezależnie od stanu obciążenia. Układ ten można usprawnić przez dodanie tranzystora w układzie równoległym lub szeregowym. Zwiększa nam to prąd obciążenia takiego stabilizatora tyle, ile wynosi wzmocnienie prądowe tranzystora. W układzie szeregowym, który teraz widzimy, R2 zmniejsza straty mocy w tranzystorze. Napięcie robocze jest mniejsze od napięcia baza-emitter tranzystora. Wadą układu jest nieodporność tranzystora na zwarcie wyjścia. W układzie równoległym napięcie na wyjściu jest prawie równe napięciu roboczemu diody Zellera. Ona jest obciążona prądem bazy tranzystora. Układ tranzystor, dioda oraz oba rezystory działa jak dioda Zellera dużej mocy. Wzrost napięcia wejściowego powoduje wzrost prądu płynącego przez diodę i wzrost prądu kolektora. Powstający na R3 i R1 spadek napięcia wyrównuje przyrost napięcia wejściowego. Na koniec mamy klasyczne wykorzystanie stabilizatora typu 78XX. Wraz z diodą Zellera. Dioda Zellera włączona między końcówkę masową tego układu a masą zasilacza podnosi napięcie o tyle, ile wynosi napięcie na diodzie Zellera, napięcie robocze. A tranzystor włączony tak jak na rysunku zwiększa nam moc wyjściową. Obiecałem jeszcze pokazać, jak stabilizuje się napięcie neonówką, ale zrobię to na końcu, oraz pokazać, jak zbudować stabilizator do lampowca. Pan Michał Kurzela wyręczył mnie w tym i w elektronice praktycznej w styczniu 2014 roku opublikował artykuł ze stabilizatorem napięcia do układów lampowych. Więc ja ograniczę się tylko do pokazania tego stabilizatora, a szczegóły budowy tego układu
widz będzie mógł poznać, zaglądając do rzeczonej literatury albo do opisu kitu AVT-1788. Tak wygląda ten stabilizator. A co z tą neonówką? W lampach gazowanych przy zjonizowanym gazie występuje stały spadek napięcia. Neonówka utrzymuje stałe napięcie około 75 V. I robi to przy natężeniu około 5 do 35 mA. Do zapłonu potrzebne jest 90 V przy natężeniu 5 mA. Opornik włączony w szereg z neonówką obniża napięcie. W przypadku stabilizacji wyższego napięcia można łączyć szeregowo neonówki, a do zwiększenia prądu takie neonówki można łączyć równolegle. Przy czym trzeba pamiętać o tym, że gdy będziemy mieli dodatkowe neonówki, musimy wyrównać ich prądy odpowiednimi rezystorami wartości około 100 ohmów. Oczywiście dzisiaj taki układ traktujemy jako ciekawostkę, gdyż możemy zbudować wysoce zaawansowany układ z użyciem tranzystorów MOSFET na bardzo wysokie napięcie, na przykład 400 V. I taki układ bardzo dobrze stabilizuje nam napięcie, na przykład do bardzo wrażliwych układów typu przedsmasnerz mikrofonowy, przedsmasnerz gramofonowy. Polecam stosowanie takich układów, gdyż w nich rzeczywiście tętnienia są bardzo niskie. Jak obejrzeliście mój film dotyczący budowy przedsmasnerza gramofonowego, to wiecie, że ja stosowałem dławik. O dławikach mówiliśmy w poprzednich filmach i tłumią one tętnienia bardzo skutecznie. Natomiast jeżeli byśmy potrzebowali stabilizacji napięcia w układach o wysokiej czułości, to właśnie ten kit AVT możemy wykorzystać. Ja oczywiście tutaj nie lokuję żadnego produktu. Po prostu korzystam z tego, co jest dostępne na rynku. A że ten układ jest dobry, bo go sprawdziłem, więc mogę go widzowi polecić. Są jeszcze inne układy stabilizacji, na przykład kompensacyjny stabilizator napięcia z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego lub kompensacyjny stabilizator prądu także z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego. Nie będę tego opisywał, powiem na przykład, że takie konstrukcje były wykorzystywane w magnetofonach, w zasilaczach do magnetofonów. Tu mamy taki stabilizator kompensacyjny, a te tranzystory służyły jako wzmacniacze prądu. Ta płytka drukowana pochodzi z magnetofonu Sony. Materiał, który przedstawiłem, opracowałem na podstawie wiadomości z podstaw elektrotechniki do technikum klasa trzecia w latach 90. I są one na tyle wystarczające, żeby poradzić sobie z budową układów do zasilania wzmacniaczy mocy. Trochę szczegółów omówiłem także w filmie drugim do przedwzmacniacza korekcyjnego do gramofonu, gdy omawiałem budowę mojego zasilacza do tamtego prototypu przedwzmacniacza gramofonowego. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i prezentując Wam sposób obliczenia stabilizatora z diodą Zenera jako jedno z zadań, kończę ten odcinek. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.